Siemaneczko, jestem Papiotem Games, witam o grze. A, więc to 22. Dzisiaj zajmujemy się grabieniem siana. Dawid, przepraszam. Więc bierzemy się, John Deere w akcji. Dzisiaj coś dla odmiany innego. Oczywiście sprzęt wypożyczony, bo swoich sprzętów nie posiadam w tym momencie. Więc już sobie rozkładamy. Czekajcie, bo mi się coś to oknociło. O, elegancko teraz jest, tak? I co? No to rozkładamy sobie sprzęta. Oczywiście gram na kierownicy. Więc można sobie teraz szaleć, co nie miałem. Dobra. Odpalamy maszynerię. Jedziemy sobie na spokojnie. Pomijmy sobie to siano kiszonkę. Będziemy trochę mieli lepszy zarobek w późniejszym czasie. Dobra, opuszczamy. Powolutku sobie ruszamy, no i rozpędzamy się teraz do 16 na godzinę. Żeby się trochę nauczyć jeszcze tą kierownicą operować. Musicie mi dać po chwilę czasu na to, żebym się tego nauczył. Ale mam nadzieję, że wszystko dobrze. No i się miałem, się tylko tego nauczę. Tej operować. Niestety tak się ustawiłem, że te jedno koło nie bierze całej szerokości. Praktycznie wcale te prawe koło nie bierze nic, ale jednak lepiej niech nie bierze, niż mam brać za mało. Dobra, cyk. Wbijamy się tak. O, cyk, opuszczamy. I jedziemy. Znaczy na godzinę. Na początku oczywiście za zachęcam do zostawienia pewnego komentarza i życzę miłego oglądania. Proszę Państwa. Macie to odcinek na piątek. Stwierdziłem, że jeszcze będziemy mieli jeden odcinek z Sianokosów. Bo po prostu chcę skończyć tą serię dopiero w niedzielę. Czyli na sobotę będziecie mieli jeszcze pasowanie. Po prostu trawy. No i w niedzielę odcinek finałowy, można powiedzieć w cudzysłowie. By po prostu skoczyć to w niedzielę, żeby po prostu nowa seria była nagrywana od poniedziałku. Taki zamysł mam, żeby po prostu tak to zrealizować. Zobaczcie mi, że jeszcze będzie coś tam kierownicę zbierało, niestety tak muszę mieć ustawione wszystko. Inaczej tego nie mogę ustawić, niestety. Takie są uroki właśnie tego tej kierownicy. Z jednej strony nie wiem, czy mam dobrze ją skalibrowaną, tak sobie teraz zdaję sprawę, ale może nie będzie tak źle. Więc nie jest tak źle. Gabi mi naprawdę dużo, bo dwie łąki. Cyk, elegancko sobie teraz ten, no sobie muszę trochę kamerę cofnąć. Dobra, i teraz machnią, cofaj. Kierownica. Reaguj trochę lepiej. Czekajcie, bo mi się tutaj... O! Muszę trochę poprawić lekko. Wszystko i będzie gites. Możemy jechać dalej. Opuszczamy i lecimy dalej. A widzicie na koncie 11700, skupa sprzedawane, to praktycznie można było posprzedawać poza kukurydzą i soją. Soja i kukurydza zostaje mi do czerwca prawdopodobnie, bo prawdopodobnie wszystko będzie kończone w czerwcu, na miesiącu czerwcu. Czyli sianokosy robimy w październiku, ja sobie przewijam wszystko do czerwca, maja, czerwca, w zależności też jak przepali mi to wszystko olejarnia, właśnie słonecznik i rzepak. Wtedy będę mógł sobie elegancko wszystko ogarnąć. Nie ma, teraz będzie trochę gorzej tutaj się wykręcić, ale dobra, to tyk. Opuszczamy. Teraz powiem szczerze, granie na kierownicy wraz z tym takiem, jak pamiętam tą nazwę tego joysticka, no to jest coś pięknego teraz. Może liczyłem kupić sobie praktyka, ale jednak jeśli jest dedykowany joystick do farminga, powiem szczerze, jest zajebiście. Bez żadnej konfiguracji automatycznie wszystko wczytuje, wszystkie ustawienia, coś pięknego. Nie trzeba nic konfigurować, nic nie trzeba ustawiać. Tak jak jest, tak jest. No piękna sprawa, szczerze mówiąc.
Dobra, i teraz tak, wyłączamy sprzęta, składamy sprzęta i no, wszystko pod ręką. Praktycznie nie muszę wyciągać sobie teraz ręki do klawiatury, żeby to złożyć, bo i tak w sumie teraz nic praktycznie nie używam, nawet do włączania i pauzowania, nagrywania, nawet nie mam, nie potrzebna mi klawiatura w zasadzie, jest tylko klawiatura potrzebna tylko do włączenia samej gry. W tym momencie, dobra, cyk, cyk, elegancko rozkładamy. Pewnie chyba poprzednio jeszcze później zrobić. I odpalamy, odpalamy, opuszczamy i jedziemy sobie elegancko. Nie no, piękna sprawa. Nie wiem, trochę się podjarałem tym wszystkim całym zestawem. No ale no, jednak trochę kosztowało to. A myślę, że to będzie warte swojej ceny. Mimo tego, czy nagrywam, czy nie nagrywam fajne, to nawet dla samej przyjemności w końcu rozgrywki bardziej można się realnie przydać, realnie poczuć, tak właśnie jak w ciągniku, to jest liczek wszystko pod ręką, jak w prawdziwym ciągniku. Ja niestety w realu nie mam na joysticku ciągnika, ale no wiadomo, już inaczej jest, jak macie rezerwesem ciągnik, jak posiadam. Ale patrząc tutaj, no to jest zajebiście, wszystko pod ręką, można sobie zmieniać, nawet się odkryłem to, że można sobie po prostu zmieniać biegi na tym joysticku, co byłem w szoku. Myślałem, że nie będę mógł, ale posiedziałem chwilę czasu, ustawiałem co nieco i się okazało, że jest to bezproblemowe. Na spokojnie sobie mogę ustawić półbiegi, biegi, więc naprawdę teraz realność do tego farminga na pewno będzie dla mnie 10 na 10. Mimo wszystko, cyk. Ma nie na poprzecznie robić, sobie powiem szczerze. Tylko tak sobie pojedziemy. 9 minut, 7 minut odcinka. No myślę, że raczej do końca odcinka tam jakoś krócej odcinka raczej nie będzie, 20 minut. Dalszy odcinek miałby pół godziny, jak się nie mylę. Blisko nawet pół godziny. Ale trochę szoku byłem, no ale wiadomo, początek rozgrywki na kierownicy, na właśnie joysticku, to jest coś innego w ogóle. Wiadomo, cieszę się z tego, że po tym latach, można powiedzieć, ogrywania farminga, mogę się poczuć faktycznie jak no, w tym czujniku. Jak jeszcze bym sobie wszedł do środka, na niego patrzę, to wiadomo, że już jestem praktycznie w prawdziwym czujniku. Właśnie nie do końca, wiadomo, bo tu już troszeczkę też inne dźwignie, nawet tu to automat wszystko jest. Jedna ulika, powiem szczerze, w 90% jest realności. Wiadomo, te 10% to zawsze to jest wiadomo. Dobra, musiałem krótko przerwę zrobić, bo telefon miałem. Dobra, odpalam, jadę dalej z tematem. Może trzeba się trochę nauczyć odnośnie kierowania, bo trochę inaczej ustawiono kierownicę niż powinna być praktycznie. Nie chcę do pewnych kątów mieć tych obrotów. Więc dlatego też mogę mieć jeszcze problem z nauczeniem się pewnej szerokości wyczuwać tego obrotu wszystkiego, ale myślę, że i tak na razie nie jest tak źle, jak to wygląda. Mimo wszystko, mogę sobie na GPS się pograć, ale nie po to kupiłem teraz kierownicę. Wiadomo, początki takie są, żebym sobie na spokojnie pogrywał na kierownicy, a później wiadomo, będę tak sobie grał pewnie na GPS-ie, bo to tylko kwestia tylko transportowa i tak dalej. Na pewno będzie bardziej realnie migać w polskich maszynach. Więc nie wiem. Nawet się sobie sprawdzałem, łączyłem sobie na tych właśnie na tym John Deere biegi zwykłe z tego z automatycznym rewersem, później ze sprzęgłem. Wiadomo, sprzęgła nie ma w tym zestawie, ale ogólnie bardzo fajnie to działa. Na joysticku sobie mogę też zmieniać bardzo fajnie biegi. Faktycznie tylko gaz daje i nic więcej. Mogę sobie dopasować jak chcę, ale to pewnie wiadomo, od każdego to już było słychać, kto posiada takie kierownicę właśnie z jakimśkolwiek joystickiem. A patrzyłem na tym joystickiem długo, już liczyłem kupić sobie kierownicę 2 miesiące temu, ale kupić tańszą kierownicę, jakieś 200 zł na pierwszy raz, ale stwierdziłem, że jeśli mam dać 200 zł i nie wiem ile tego czasu po prostu mi posłuży, no to
wolałem już zainwestować te 900 zł, czy tam blisko 900 zł. Wiem, to jest już starszy model, bo się dowiedziałem dopiero, że aż dopiero, że to jest już ile, 8-letnia kierownica bodajże, czyli 9-letnia ogólnie produkcji. No ale jeszcze bardzo dobrze się trzyma, bo to jest step 150 Taskmastera. No dużo ludzi gadało właśnie ten Taskmaster, dobry Taskmaster. Zaryzykowałem, kupiłem, no ale zobaczymy jak to będzie finalnie. Jeszcze kwestia tego wszystkiego, jak tam się nauczyć tą kierownicą kręcić. Teraz jeszcze nauczyć się ustawienia mikrofonu, żeby teraz to jakoś dźwięknie to też nie szurało na tym mikrofonie. Myślę, że będzie dobrze. Wiecie, nawet dla samego siebie, czy nawet będę później może nagrywał, ale mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało. Jednak też wykupywane pod ten... Coś, może nie spora inwestycja, ale już jedna z wśród większych inwestycji, panie, takich no, dodatków w zasadzie, bo to jest dodatek do zestawu, tak, do ogólnego grania. Ale dodatek do później fajnej kultury, fajnego grania, realistycznego, to mi się zdaje, że naprawdę też będziecie mieli to na plus, tak. Jednak tu też było warto zainwestować 1200 zł chyba, 1300 właśnie na ten zestaw z joystickiem. A wracając do serii. Jeszcze wracając do serii, bo chciałem powiedzieć odnośnie, tak jeszcze wspomniałem, ale w ogóle podłożyć. W trzecim odcinku pasowanie w niedzielszym kończymy serię. Powiem szczerze, naprawdę ja się dziwię, że na tym koncie mamy 11700. 11700. Jeszcze bez sprzedaży landów. Braliśmy tylko maszyny, nic więcej nie posprzedawali. Wiadomo, budynki jakieś tam posprzedawaliśmy dodatkowe. Ale się stwierdziłem, także, że jeśli będę ją sprzedawać, ogólnie całej gospy podstawowej, która była, nie będę wcale używał. Nawet ten pod, który był, nawet te pole, które było tam kupione, przepraszam, nie kupione, które były oryginalnie pola, tam były chyba dwa pola, czy trzy. Czy nawet tak nie się można powiedzieć. Nie będę tego ruszał. Tylko będę te dalsze pola robił, nie, to obejmie gospodarstwa będzie, były, tylko właśnie, które były dokupywane z zewnątrz, tak powiem. Czyli mi chodzi o dokładnie pola, już wam mówię. Czekajcie, już wam mówię. Czekajcie, muszę przełożyć na tu. Czyli tutaj będą ogólnie pola zostawione, nie będzie to wcale praktycznie będzie sprzedawane. Nie ma, były chyba 38, 31 i 30 były chyba podstawowymi, 32 i 39 były dokupywanymi. Ale pewnie to zostawię sobie na ogólny tak. Rozruch, tam zostawię, żeby to było praktycznie jak od początku. Nie chcę mi się save włączać, bardzo podstawowe podstawowe save włączę i zobaczę praktycznie ile na tej kasy wydałem. Ale tak myślę, że te 20 minut raczej powinniśmy mieć na tym koncie po sprzedaży wszystkiego. No i znowu kolejna pauza na pół godziny. Dzieciak chciał sobie nagrać więcej odcinków, a się okaże, że się nie uda nagrać. Ale to nic. Tak stosunkowo wcześniej jest, bo jest jak widzicie 8 godzina, o 7 godziny nagrywam. To jest najlepszy, co nie jeden odcinek, jest 13 minut odcinka. No nieźle to idzie, ale gunże to fajnie jakoś idzie. Fajnie, płynnie, elegancko, nie ma co narzekać. Fajnie to chodzi. Można sobie teraz na spokojnie wszystko poogarniać. Jak to wygląda tutaj. Nie, tylko niestety nawet będzie jeden minus, że wszędzie jeszcze dwa odcinki jest, jeden odcinek sianokosów. Ale mówię, chcę to skończyć w niedzielę. Całą tą serię. Season. Cały sezon skończyć sobie na właśnie w niedzielę, w poniedziałku nowa seria prawdopodobnie już leci, jak nie zapomnę, to już do końca ogarnę. Będzie elegancko.
O Jezu. Czy kurna przeziębiłem nagle, kurna nie wiem, ściepło wszystko, ale człowiek się przeziębi, ja pierniczę. Jakieś cuda nie widy się dzieje. Jak mało kiedyś chorowałem, tak teraz zacząłem chorować, no nie wiem. Stałeś mnie chyba łapie. Ogólnie. A zobaczmy ogólnie, jak wygląda sytuacja z ilością trawy, ile się zostało. Dużo nie zostało. Nie jest źle, ale pewnie tak będziemy zaraz skończyć. Bo chcę jeszcze nagrać jeden odcinek. Aż czas, no 5 minut jeszcze. Do 20 minut uciągnąć. Odcineczka na spokojnie. Muszę zobaczyć ogólnie, jak wygląda sytuacja z ilością soli. Tak naprawdę 324 i 418. Aha, dobra, widzę, że że się mówi z pauzowaniu, znaczy połączeniu się menu. No niestety się wyłącza jazda. Nie sądzę dobrze, bo jest to źle. Ale tragedii tutaj w sumie nie ma. Później wam muszę przestawić. Pik, na białe, dobra. Jest nikt. Dajcie, może trochę tu. Dobra. Chyba cofamy. Jakie dziękuję. Powiem, co uciekło. Spod nogów. Spod nóg. Jakieś zaplecze sobie tu zrobić. Do... tych... nożnych. No, no, o to chodzi. Robić sobie... jakieś wypłokie. Ogólnie fajnie mi się teraz pasowało. Tak pokombinowałem sobie z ustawieniem tej kierownicy. Więc powiedziałem, że pewnie 2-3 odcinki będę się tak podniecał tą kierownicą. Z tym joystickiem. Ale ten, teraz sobie tak ładnie ustawiłem, trzeba praktycznie bez zdejmowania kierownicy. Mam na prosto kierownicę. Mam sobie pod spodem klawiaturkę, elegancko mi to pasuje. Niestety, no wiadomo, stojaka nie będę inwestował. Nie opłaca mi się kupywać stojaka. Więc na spokojnie sobie tak sobie zrobiłem. Myślę, że na razie jest fajnie. Fajnie się pasowało. Ja sztywno wtedy teraz jest. To jeszcze patrzę, że muszę sobie zmienić bardziej czułość po kierownicy ogólnie. Żeby lepiej to wyglądało. Ale tak to nie jest źle. Fajnie się to prezentuje. Można sobie tak popykać. Przez 20 ponad lat, można powiedzieć. 30 lat żywota. A od ilu? Od, zacząłem 13, 17 lat, komputer był. Jeżeli komputer, to jest pierwsza kierownica ogólnie. Takie coś. No tu skalanie stanowiska rozgrywki sobie. Bardzo fajnie to się. A nie to odbywa się. Fajnie, może bym kanał nie miał. Więc takich rzeczy raczej nie kupywał, a że mam. Po prostu wolę zainwestować. By później w przyszłości. Jest przyjemność z tego. 16-15 lat mniej, no to ustawić ten pomoc. Zobaczcie tak mniej więcej, czy jak ja muszę wyczuć ten sprzęg, bo ten gaz najlepiej. A niestety jeszcze muszę raz poustawiać to w kalibracjach i ogólnych ustawieniach całościowych i będzie elegancko. Dobra. Ale też przejazdu zrobiliśmy. 19 minut odcinka, naprawdę nie tak źle to wygląda. No, bo mogę sobie większą gębakę wziąć, to też by było dużo wygodniej prawdopodobnie, ale że nie kurna, 14 metrów to kurna grabaka, to nie będę miał tam, czy tam 12, by to chyba wystarczające będzie. Szczerze, teraz patrząc na tę łąkę, raczej chyba nie. Będę naprawdę zrobić w 20 minutach odcinka. Niezbyt. Kurwa, ten kata mnie męczy. Cię przepierniczył, nie wiem przez co. Nie wiem, czy przeoprzęcie. Co? Ciężko stwierdzić.
Jest, no ale jakoś powoli się nagrywa. Mam nadzieję, żeby mnie żadna choroba nie rozłożyła. I będzie git. O, cyk, cyk, lecimy. I możemy sobie elegancko ugarniać. Mam dzisiaj nadzieję, że jeszcze sobie nagram, jak powiedzieć, Famiga do końca. Czyli skończę sobie ogarniać, zrobię się rokosnik, tylko już sobie telefony, które miałem, to niestety nie udało się to zrobić, jestem przechwalę teraz sobie nagrać. I może ewentualnie Farmers Life, i chociaż wątpię, już widzę, że na pewno nie zdąży, teraz na weekend zrobić w jednym świątom, bo co potem niedzielę siedzieć i nagrywać. Tak bym chciał troszeczkę się odzwyczaić, szczerze mówiąc, z tego względu, że tej niedzieli soboty praktycznie nie ma wcale. Później, no wiadomo, sobota niedziela to jeszcze trzeba w unikach posiedzieć, trzeba poogarniać wszystko i tak dalej, ale jednak później się po tej wieczorem oraz człowiek sobie jak ktoś mówi, żeby piwko wypić, no to musi siedzieć i nagrywać, chociaż fajnie to się też nagrywa, ale jednak też fajnie tylko chill outu by było mieć. Po ogarnięciu tego save'a, znaczy ogólnie po skończeniu nagrywek, wiecie, ten weekend będzie w ogóle wolny, tak? Mimo wszystko. To jeszcze muszę zobaczyć kiedyś, jak to się włączał ten pomoc. Jeśli widzę sobie GPS-a, to by byłoby za jebiście tutaj. Naprawdę, ale na razie nie ma co buksować się. A nie, że sobie w ogóle teraz trzeba przyzwyczaić, no, granie o godzinach kierownicy. Jeszcze raz wspomnę. No i wiecie, ten dźwięk możecie mieć mocno słyszalny tego obrotu tej kierownicy, chociaż tak jest praktycznie skręcona na minimum skręcenia, żeby to też lepiej wyglądało. Dobra, ostatni przejazd będziemy robić. Wymiecie git. Pyk. I miodnie. No bo ta idzie. Stanę ze 4 pierwszych przejazdów. I będzie git. Dobra. Nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to będzie nasz jedyny zaawansowany. I trzymajcie się do tego odcinka. Na razie. Cześć.